Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na speedruna. Będę komentował e, i analizował te partie swoje w czasie gry. E, mały komunikat. E... Nie wiem, czy wszyscy się orientują, ale również prowadzę klub szachowy UKS Kopernik Olsztyn i 21 i 22 maja organizuję turniej klasyfikacyjny, czyli turnieje na kategorie szachowe można powalczyć o piątą, czwartą, trzecią i drugą kategorię, szczegóły znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu pod piętym. Z tym, że osoby, które będą aspirować na piątkę i czwórkę, będą miały jednodniowy turniej, a na trójkę i dwójkę trzeba już zagrać turniej dwudniowy. Wszystkie Szczegóły, komunikaty znajdziecie, tak jak już mówiłem wcześniej, w opisie i w komentarzu. Zapraszam do gry. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Już poziom się robi dosyć ciekawy. Wow! Mamy gościa, pierwszy raz chyba w serii 2000 ponad. Jest E4, jest E6, obrona francuska. No to co? Spróbuję tutaj gościa trochę zamieszać i zagrać nieco inaczej niż zwykle. Może po prostu skoczek C3. Wiem, że można grać też D4, to znaczy ja wiem, mam nadzieję, że wy też wiecie, ale postanowię zagrać inaczej. I teraz skoczek F3, czyli wyprowadzę sobie szybko skoczki, sprowokuję go do D4, ok. Jeżeli zagram skoczek Edwon, zagra D3, to jesteśmy w domu, zaraz wytłumaczę, ale raczej to nie nastąpi. No właśnie, bo gość się orientuje tutaj bardzo, bardzo dobrze. Widzę, szybko gra pewną ręką, pewną myszką. Skoczek na G3. W ten sposób mój goniec będzie miał fajne tutaj przeciągi i od razu się zaczaje na tego skoczka. Wymiana tego skoczka za tego gońca jest dobra, dlatego że nie muszę tego od razu robić. Za tego gońca jak wymienię też będzie spoko. To jest na pewno dobra wymiana z uwagi na to, że zaraz postawię tutaj pionka na D3. W zasadzie nie, nie mogę teraz, ale bym popełnił błąd. Hetman A5 z szachem i po gońcu, ale by było. Najpierw Roszada oczywiście, Roszada, Roszada. Ale by było, słuchajcie, już się tutaj zagadałem za mocno, a okazuje się, że miałbym już w trąbkę. Teraz mogę zagrać D3 bez dwóch zdań. Tak, no, zagrajmy sobie logicznie, żeby Goniec miał już tutaj opcję. W razie czego, skoczek w ogóle E7. Częściej chyba skoczek f6 się kojarzy mi, że można grać e, dziwnie, trochę zagrał. Znaczy ja mam takie odczucia, że to jest dziwny ruch. Dobra, jest hetman na c7. Pytanie jest takie, czy ja mogę tak zagrać? On wybije, jak wybije to super. Dobra, gramy c3, trochę nietypowo. On długo ruszadę będzie pewnie chciał grać, tutaj wieża się fajnie ustawi. Ale widzę, już są opcje. Dobra, moi drodzy. Teraz znowu jest pytanie czy wybić teraz, czy jednak darować mu tę egzekucję i odejść gońcem potem. Tu nie no, goniec nie będzie miał tu przyszłości. Bijemy na C6 od razu i teraz skoczek odbije na 100%. Tutaj wybijamy. Tak, otwieramy linię C. Zagramy sobie spokojniej na tej linii C. goniec D2, żeby tutaj pilnować. Znaczy ja sobie wyprowadzam figurę po prostu normalnie, i teraz będę chciał. Chyba wieża C8. Zauważcie, że trochę gra przyspieszyła już na wyższym poziomie. Trochę szybciej to zaczyna się rozgrywać. Dobra, Hetman B6 tu mi atakuje. Pionka. Myślę, że po prostu B3. Prawdopodobnie goniec A3. Osłabienie troszeczkę tutaj skrzydła. Ale coś za coś. Teraz zagramy sobie wieżą na C4. Będę podważał tutaj. Znaczy ja uciekam od razu od tego ataku. Będę podważał tutaj. On prawdopodobnie zrobi roszadę. Nie są to moje klimaty debiutowe, ale jakoś trzeba będzie sobie z tym radzić. No taki, taki tutaj przyjąłem myk, że będę właśnie grał taki debiut, więc trzeba się z tym zmierzyć. O, yy, czy to jest dobre posunięcie E5? Nie sądzę. Skoczek F5 znajduje świetną placówkę przecież. Tu już grożę widełkami, a jak on wybije Nie wybił? Łodde, co jest? Kurczę, blade, nie wybił tego. No dobra, drogi kolego. W takim razie zwalniam cię tutaj z tego ataku. Skoczku. I zastanawiam się teraz na skoczek H4, żeby tu przypilnować. Bo teraz widzę coś takiego. Jak zagram tu, on mnie będzie chciał odpędzić, to ja sobie tego skoczka zostawię, poświęcę. Tak planuję. E, może wtedy uderzę tam, może Hetman wejdzie. Ale czy te ataki będą miały rację bytu? E, jeszcze taka opcja istnieje. F6 mnie postraszy. Tutaj kopnę, Hetman wejdzie. Troszkę tak wygląda to bardzo. Yy... Bardzo chyba by, zbyt optymistycznie. Zagram skoczkiem tutaj, żeby jeszcze przywalić posunięcie F4 i otworzyć tę wieżę. Ta wieża na C4 czasami może się dobrze tutaj sprawować z uwagi na to, na, na przyblokowanie skrzydła. Dobra, jest ruch G6, to brałem pod uwagę, i teraz muszę porządnie się zastanowić. Znaczy inaczej, bo jest jeszcze taka fajna opcja, jak bicie tutaj skoczka. Czymkolwiek by tutaj nie odbiły czarne, to ja mam skoczek E7 i odbijam. Yy, ale mogę też zagrać tak. Jak wieża odejdzie, to w ogóle byłoby super, bo tutaj, jak wieża odejdzie, tak. Nie no, zaraz. Zagram tu, yy, liczę tylko bicie. I wchodzę Hetmanem. Będę groził Matem. Nie no, to musi się zgadzać. W ciemno. Bez większych kalkulacji to musi się zgadzać. Po prostu musi. Może nie. O, proszę bardzo, przeciwnik nawet nie wziął pod uwagę tego, że tutaj może zbić mi skoczka. No to co, skoczek deszcz. Ła, co ja w ogóle gadam? Temu nikt mi nie podpowiada, że tu goniec jest. O, rety, ale dzisiaj słabo widzę. No po prostu nic nie widzę, słabo widzę. E, dobra, e, w takim razie tutaj trzeba to wszystko pozmieniać. Teraz widzę taką opcję, że jak on mi zagra, tu. To czasem Hetman będzie mi celował w skocz, w gońca. Dobra, F4. To jeszcze nie działa, bo zawsze mam wstępem tutaj zagranie i cały czas po y, prostu otwieram wieżę. Nie widzę innej też opcji takiej na grę dosyć aktywną. No. Y, Hetman się wrócił. To jest oznaka tego, że gość przed, się trochę przestraszył. Cieszy mnie to niezmiernie, mój drogi przyjacielu. Y, już mi tutaj się nasuwa Hetman G4, ale pakuje się tu pod kolejne związania. Ataki niby jakieś tutaj się mogą zadzieć, ale tym Hetmanem będę chciał szybciutko na G3 zagrać i tutaj uderzyć. B5 będzie szykowane. No dobra, gram Hetman na G4. Gram Hetmanem na G4. Mogę też spróbować coś tutaj szarpnąć, tak go sprowokować i wrócić i tutaj próbować uderzyć. Dobra, aż się wystraszyłem. Tak mi mocno tutaj zbił. I teraz poczekajcie. Teraz, teraz, teraz. Teraz gońcem i skoczek będzie miał opcję tu. Muszę też zauważyć, że tutaj skoczek na E5 grozi. Tylko, że e, też mogę spróbować na przykład Hetmanem zbić e, i grozić jakimiś tutaj wejściami. Teoretycznie, ale to nie takie łatwe. Tak mi coś tutaj podpowiada, że e, moja intuicja, że chyba gońcem. Choć z drugiej strony, w ogóle zbił wieżę, to wszystkie figury by były bardzo wysoko, rzadki widok. Ale wydaje mi się, żeby gońcem jednak zbić, żeby jeden skoczek miał tutaj opcję wejścia. I straszenia przede wszystkim, tak zrobimy. Pojawiały się po prostu kolejne opcje. A jak skoczek e5, no trudno, nie będę miał wyjścia, zbiję, ale wtedy będę mógł zagrać tak. Teraz też tak mogę. Jest ruch wtrącony, posunięcie, b5. No więc. Gramy wieża C2. Jeżeli skoczek tutaj, to ja zbijam. On mi zbija. Ja go tam matuję. Na samym końcu. W ten sposób. E, to się oczywiście nie wydarzy, bo on nie zagra tu skoczkiem, ale moja wieża z C2 już ma opcję zagrał. E, pragnę Was uspokoić. On nie zbije mi wieży, bo jak ja zbiję tu, to on mi odbije. Ale ja wtedy tutaj. I jest po zabawie, słuchajcie, jest po partii. Mogę oczywiście zbić tu, ale ja tego pod uwagę nie biorę w ogóle. Bijemy tutaj. Zbił wieżą, czyli mam tutaj wieżę jeszcze do bicia, ale zaczyna na c8, ale mogę wtrącić. Tu widzę, że wisi mi wtedy hetman na g4, ale wtrącam, wtrącam, bo na f7 jest kopnięcie. Ale chwila, on królem może tu zagrać. Ależ się porobiło. Nie zmienia to faktu, że mam świetny też ruch skoczek na F5. Na szczęście. Yy, druga sprawa jest taka, że też taki ruch mam ciekawy. Bo tutaj będę mógł zbić. Yy, mogę też najpierw wtrącić takie bicie. Bo jak on mi bije tutaj. To ja biję tutaj. On mi bije tutaj. Ja nawet biję tutaj, jestem na pewno lepszy. Tylko zastanawiam się, czy nie mam jeszcze czegoś lepszego. Bo mogę najpierw zbić tu. Odejścia tu nie liczę, bo będzie fatalne. Po biciu na F7 on może mi zbić tu. I po tym biciu szukam mata. Skoczek tu. On będzie musiał odbić, ale niestety gońcy mi dostają mata. Jak odbić? Nie, tu jest Hetman. Tutaj musi coś być, słuchajcie. Nie wierzę, że tutaj niczegoś nie ma. Mało czasu, żeby na to wszystko przemyśleć. Eee, mało czasu, mało czasu. A, ależ przecież. Prawie mata widzę. Słuchajcie, coś takiego liczyłem. Tutaj, 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 tutaj. Hetman G6, król H8. Nie ma mata. No nie ma mata, brakuje figur. Ale blisko. Tak jeszcze można. Dosyć ciekawa opcja ataku się pojawiła. Eee, <ścoughs> tutaj... Tutaj tylko liczę. No właśnie. Też taki ruch mnie interesuje. On tak może. Tu, tu. No to musi być źle, bo wieża F6. Dobra, tutaj gramy. Dobra, gramy tutaj. Decyzja podjęta. Gramy tutaj. Atakujemy, naciskamy mocniej. Możliwe, że wieża F7 było super, ale nie, jestem, nie byłem w stanie tak na tym krótkim czasie doliczyć tego wszystkiego. Ale zaraz przecież wieża mi bisi. <grymne> nie zauważyłem, że wieża mi może być. Wprawdzie ja tam, ale się jeszcze bardziej przestraszę niż ja w tej całej sytuacji. To za tu? Gram tak, wzmocnię bardziej atak tutaj. No, powiem Wam, partia zwariowana trochę na farcie takim intuicyjno coś tam. Nie wiem jak to nawet nazwać. Okej, okay, tutaj, tutaj, e, król jak zbija to tutaj i rozpierducha, dobra, hetman f6, wygrana partia, to jest wygrana partia, to jest i musi być wygrana partia, bo widzę coś takiego, że jak on mi zbije tu, ja skoczek, on zbija gońcem i ja wieża f4 i tu jest nieunikniony mat praktycznie, tak, jest nieunikniony mat, nie widzę obrony przed tym. I wieża F4. Tak, chyba jest nieunikniony mat. Wieża H4 daje mata. Nie ma jak się przed tym bronić. Nie można tak. Można jeszcze na chwilę tak zagrać, ale to ja po prostu bije i jest to samo za moment. Ależ się porobiło w tej partii. Słuchajcie, niesamowita partia. Jestem... E, pff, nie wiem nawet jak to opisać. Zaskoczony. E, swoją grą przede wszystkim i przeciwnika również. No, te ataki są y, niełatwe, muszę Wam powiedzieć. Tutaj nie było tak łatwo, ale gość na pewno nie widział tego, tej opcji. tej dużo, na pewno on tylko widział to, że jakieś bicie jest. No, ja też to tylko widziałem. Ale tutaj trzeba dostrzegać jednak y, pewne takie y, niuanse. No, na tym poziomie to już nie było łatwe. To już nie było na pewno łatwe. Oh, no. Tego to ja nie widziałem. Słuchajcie, no myślałem, że już wygrywam. A jednak nie. Przecież takie łatwe. To będzie porażka. jo, ojoj ojoj. Oj, 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 Ajajaj aj, się porobiło. Co tu się porobiło? No niesamowite. Mam za swoje, ale partia dobra do analizy. Naprawdę tutaj... No i co? Muszę zbić. On zbije ja tu. I przegrywam. Ależ się porobiło, ale goś nie zjechał. Znaczy, zjechał. No, był jechany, ale niestety, nawet tak nie mogę zagrać, bo on po prostu zbija wierzą. No, tego nie widziałem kompletnie. Wow. wow, 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 wow. Tego, ale mnie zaskoczył. Ślepota. Znaczy, no, masakra. Już myślałem, że wygrywam, po prostu naprawdę. Ale, jak po prostu, jak strzelił z pioruna. No dobra, wymiana Hetmanów, no to tu już jest ciężko. Tu już jest ciężko, wieża za dwa gońce to jest niestety przewaga Czarnych i to ogromna, szczególnie, że tu jest jeszcze Wolniak, no tak, tu jest, no to jest, to jest bardzo prosta wygrana, słuchajcie, porażka, zaczynamy od porażki, poddaję, bo tutaj nie ma kompletnie co grać, ale lecimy z kolejnym przeciwnikiem, dwie porażki na koncie, przypominam, jak będzie ich 10, kończę serię. No i lecimy dalej. No to było, to było, to bolało, to bolało, ale fajna partyjka, fajna naprawdę. C4. Trochę jestem zburzony w tym momencie, więc jakoś muszę cię tu ostro mój przeciwniku potraktować. Gramy E5, ale tu emocje trzeba oczywiście trzymać na wodzy. Jest G3 i zagramy sobie F5. Tak można grać? Nie jest to nic szalonego, to jest normalna sprawa. Tutaj wyprowadzamy się potem skoczkiem, gońcem i tak dalej i robimy roszadę. Taka ja trochę gra, powiedzmy, w stylu holenderskim, ale nie ukrywam, chcę pograć tutaj ostro. Ważne, żeby wyprowadzić figury, zrobić szybko roszadę i już można powoli na przeciwnika napierać, to znaczy starać się napierać. Skoczek c3 jeszcze oczywiście, trzeba za chwilę, c6 trzeba zagrać. D, D, D6, no i tam jakieś F4 próbować ostre czasami są też takie opcje jak bicie na F2 ale teraz to nie działa, ale widzę, że przeciwnik się szykuje tu na mnie i to tak dosyć mocno się na mnie szykuje może tak no w ogóle, słuchajcie, idę na żywioł gram F4, a niech się dzieje wola nieba, zobaczcie, że jak wybije mi przeciwnik tutaj na F4 ja mogę mu kopnąć on mi kopnie, ja tam król gdzieś zejdzie nie wiem gdzie w sumie ale to może być zagranie na zbyt optymistyczne. Ale F4 czasami się widuje, to znaczy to jest motyw, tylko nie wiem czy on jest dobry do końca, bo tutaj jest no właśnie. Widzimy, jak reaguje przeciwnik: przeciwnik trochę panikuje. No, gram tak, bo muszę bronić. B4 będzie oczywiście tutaj groźne. Znaczy ja teraz mam dwie opcje: oczywiście mogę też zagrać tak i tam nic się strasznego nie dzieje. Mogę też spróbować kopnąć, tylko czy ja chcę to uczynić. Nie za bardzo chyba. No tutaj, tutaj, no i skoczek wjeżdża i to tyle by było z zabawy. Nie, no nie mogę tak zagrać. Gram tu, ale oddam gońcom tutaj skoczek. Nie będzie chyba aż tak źle. Zagrajmy w ten sposób. Poza tym po tym biciu ja zawsze mam też takie bicie, wtrącony ruch. Tylko, że ten ruch mnie mało interesuje. Zbijam to skoczkiem. I teraz daje możliwość przeciwnikowi cały czas tutaj kopnięcia pionka. Po tym ruchu w ogóle mi się wydaje, że zagram ruch d6 i będę chciał to przytrzymać. No dobra, jest taki ruch, tak, tak gra. No myślę, że, chociaż teraz zastanawiam się nad jakimś ostrzejszym, nie, no nie mogę tak. Muszę zagrać d6, żeby mój goniec miał też opcję tutaj, żeby przeciwnika atakować. I teraz taki ruch oczywiście mi się bardzo, bardzo narzuca. Może to być zagrane, zawsze można odejść, więc takie tutaj sobie niuanse wymyśliłem. Też, a, przecież mogłem też wzmocnić ruchem g5, ale też odkrywam wtedy króla. No dużo jest takich fajnych zagrań, możliwości w tym układzie. E3, bicie nastąpiło, dobra, odsłonił nieco króla. Czy iść tędy i tędy? Zbyt piękne i zbyt proste, zbyt proste, żeby było piękne. Hmm. Zastanówmy się, bo może są inne niuanse pod tytułem. Skoczek H5, skoczek F4. Nie muszę w ogóle reagować. Ja nie muszę zbijać, bo mogę czekać na to, że on zbije i straci sobie w ten sposób jakieś tam tempo. Straci, ciężko powiedzieć, czy to będzie strata tempa. Ale taki ruch mi się bardzo narzuca. W stylu Micha i Watala, taki bardzo ostry. Tutaj haczy. No dobra, postraszę, chociaż nie, może taki ruch. Nie, zagramy tutaj, żeby jednak goniec bronił, bo tam po skoczek H5E3 było groźne. E, I teraz H3 nastąpi e, praktycznie na 100%. Jestem przekonany, że taki ruch nastąpi, bo bicie będzie fatalne z uwagi na Hetman H4 i będę atakował tutaj bardzo mocno te wszystkie punkty i coś na pewno poleci, więc H3 będzie zagrany na pewno. Ja liczę, liczyłem sobie coś takiego, że odejdę tu na chwilę, on mi wybije. No jakaś zadyma powstanie, ale już on się musi coś tam chyba martwić, mi się wydaje. Teraz tak, on mi weźmie. No i co wtedy? Chyba znowu nic. Chyba znowu nic, drogi Watsonie. Co by tutaj dalej zagrać? Dobra, gramy tak. Zagramy na razie skoczkiem, bo skoczek może się prze, przenieść przez F5 i na H4, tak sobie pomyślałem. Poza tym Hetman może już wejść na H4 i próbować na H3 atakować. Dobra, zbił mi piona. W ogóle zostawić może tego piona w spokoju, słuchajcie. Czy ja mam go zostawić, czy odbić tu na spokojnie? Czy Hetman tutaj, bo on mi będzie chciał tutaj walnąć. Dobra, Hetman H4. Jeżeli mi walnie. Raczej zbiję tym, jak król odejdzie, wieża G8, tam będę atakował. Czy to. No, bo to już chodzi o to, że przeciwnik musi konkretnie sobie tutaj już coś podziałać w obronie, bo robi się, mam nadzieję, niebezpiecznie dla niego. Jasne, ten ruch chyba też bym zagrał, mimo wszystko. I teraz po tym posunięciu. No właśnie. Wybija mi moje atakujące figury. Taki ruch mi przychodził do głowy od razu. Ale wiecie co? Wybijmy mi na spokojnie. Wybijmy to na spokojnie. Mam nadzieję, że na spokojnie. Tu oczywiście są jakieś szachy wtrącone. Nie muszę na to zwracać uwagi. E, chcę zagrać tak i e, wieżą zagrać na G8, żeby atakować tutaj króla. Więc zobaczymy, jak to wszystko. O właśnie! Tutaj się robi groźnie. Teraz tak, coś takiego mi przychodzi do głowy, dlatego że jak on mi wybije, to ja wybijam tu i zasadzam mu siatkę matową. Praktycznie daję mu, nie, nie daję mu mata. Nie, za dużo figur będę stratny. Teraz mogę też tak zagrać, on mi zbije, ja zagram tu i wtedy tutaj, więc ale jak ja zbiję tu, on mi zbije, ja zbijam, on tu i Król H8 wygrywa. Lecimy. Koniec H3. Ruch wtrącony po raz kolejny. Chodzi o to, że jak on mi wybije skoczka, ja zagram tak, to on nie ma Hetman F3 bo wieża broni. A wydaje mi się, że król H8 może wygrać partię. Czyli to bicie może się okazać, że. nie było do końca takie dobre. Bo czasami ta wieża ma za mało miejsca, żeby tu się rozpędzić i wejść po prostu na linię G przy ataku. No zobaczymy. Wydaje mi się, że jest dobrze. Wydaje mi się, że jest dobrze, on oczywiście jakieś takie jeszcze chocki, klocki, coś tam, żeby skoczek na g3 zagrał, można, oczywiście można, dużo jest możliwości, A nie, zaraz, skoczek e to ja zbijam, on zbija, tutaj wygrywam. No mam nadzieję, że już teraz niczego tutaj poważnego nie przeoczę, ale mi gość tam po prostu zasadził w poprzedniej partii, no ładnie mnie tam, ładnie znalazł ruch obronny, to się chwali, trzeba przyznać. No więc dwie porażki są już na koncie. Szkoda, że gościa 2000 nie ograliśmy, ale to jeszcze przyjdzie moment na to, mam nadzieję. No ale jeszcze 8 porażek w zanadrzu, znaczy 7, bo przy 10 już jest koniec, co nie? No więc spokojnie tutaj sobie jeszcze myślimy Jak to się wszystko ułoży Zobaczymy, zobaczymy Co mój ty, drogi przeciwniku tutaj wymyślisz. Chyba go zaskoczyliśmy. Jeszcze fajne jest to, że on na przykład, jakby wieżał, chciał uciec. W sumie nie wiem po co. Może dlatego, żeby król uciekał. To mam zawsze bicie tutaj i. I go matuję. Więc powinno być dobrze. Chyba go zaskoczyłem. Ale zaraz. Aha, dobrze. Obliczyłem sobie te wszystkie warianty. Jeszcze raz powiem, że jak tutaj jest bicie, to ja zbijam tu. On mi zbija. Tutaj i wchodzę w wieżę, udaję mata. Nie, jest F4 jeszcze, ale tutaj szach, król. Uuu, tak, 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 to będzie wygrana. Tu jak ciężkie figury wjadą, to będzie wygrana Hetman H4 na końcu. wieża F2 i zbijam Hetmanem na F2. Powinno się wszystko zgadzać. Y jeszcze jeszcze li liczę coś innego, bo jak mi zbije tu, może jest wtrącenie skoczek F3. Ale wtedy on Hetmanem może odbić. To biorę pod uwagę. Ja jego go nie zwraca. No tak, no to też jest ogromna przewaga. Trochę pionów mniej, ale to jednak Hetman za dwie lekkie figury to powinno być ok. Tylko, że raczej po tym biciu, które już nie nastąpiło, F4. To jest mądry ruch. To jest bardzo mądry ruch. I co? I teraz bije. On bije, bo chyba muszę mu tutaj tego króla wysunąć wyżej i schodzę królem. Czyli to jest to samo. To samo, co wcześniej analizowałem. Tylko jeszcze skoczek tutaj sobie stoi. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj, ja tu, on tu, ja tu, on tu. Król tędy będzie mi zwiewał w ogóle, żeby było śmiesznie. No dobra, będziemy go gonić. Hop, nie mam wyjścia, muszę tak zagrać. On musi teraz odbić skoczka. W ogóle ja nie, nie musiałem figurę oddawać, może tak, ale nie, skoczek pilnuje teraz ważnych pól, więc mimo wszystko się przydaje troszeczkę, żeby zyskać tempa. Ale z drugiej jednak strony, jeszcze sobie tak myślę, jak tutaj, to może tak, bo wtedy grozi mat drugą wieżą, jak on mi bije na f4, ja zbijam i grozi właśnie wjazd wieżą g8. I to jest chyba koniec gry, jeszcze hetman h5 potem widzę, jak król będzie stał na h1. Jakieś sprytne posunięcie trzeba zagrać, czy istnieje, nie widzę. Oj, może być ciężko. Dobra, ale jemu się kończy czas, więc tutaj e, ja sobie pozwalam troszeczkę na taką e, grę ostrzejszą na takim czasie, bo jakbym grał partię klasyczną, no to wiecie, to przeciwnik ma też dużo czasu na dobre odpowiedzi, no więc nie do końca e, można tak szaleć. Znaczy, to jest tylko mój punkt widzenia. E, nie zawsze? Nie zawsze oczywiście. E, no zobaczymy, zobaczymy jak to się ułoży co on mi tutaj wykombinuje zbił jednak, no dobra, teraz mam do wyboru albo wieża G8, albo bicie tutaj bo jak zagra tu to na 100% jest y, król i mogą być problemy żeby tego króla gonić zbijam Zbijam, nie chcę puścić króla. Ale zaraz przecież ja mogę po tym biciu wtrącić tu. Ale nie, król pójdzie tak. No nie, nic nie ma. Najpierw wbiję. I teraz po prostu mam diabelnie groźny ruch wieża G8. On musi znaleźć to posunięcie. Hetman Happy. Jeżeli znajdzie ten ruch, to jest dobry. To znaczy, że tutaj jest w porządku i może być dla mnie groźnie. Ale chwila, przecież jak Hetman Happy zagra. Ja zagram wieżą tu. To wjeżdżam tu i grozę matem. Ale jest Hetman F3 jeszcze, hello. Krzysztof, dlaczego takiego ruchu nie widziałeś? To będę cierpiał. Chwila. Potem dam szacha, on pójdzie tu, dam szacha. On pójdzie powiedzmy tu. Dobra, szacha muszę dać, to bez dwóch zdań. Pójdzie tu, jak zagram tak. Aha, no to w najlepszym wypadku mogę też tak zagrać i wygrać. Dobra, czyli to jest zagranie na pewno ryzykowne, ale warte też rozważenia. Yy, tak król tu dobra chyba tak będzie łatwiej chyba tak będzie łatwiej yy, król e3 i po prostu wieża g3 wieża f1 zbijam zbijam i chyba tutaj w ogóle walne pionka i powinno być dobrze ten pionek powinien mi tutaj wygrać partię wieża na skoczka zostanie po tych yy, po tym całym zamieszaniu więc mam nadzieję że to się wszystko dobrze ułoży no zobaczymy co on tu wymyśli dobra jest tutaj no to bierze G3 ok bierze F1 nie ma wyjścia Zobaczcie, taki wniosek z tej partii bym wysunął malutki, że przeciwnik zbijał pionki i tracił troszkę czasu, a ja sobie zdążyłem jakoś tam figury przegrupować i zaatakować. No lepiej lub gorzej, ale w miarę to wyszło. Oczywiście zbijam hetmana, zbijam pionkę, bo te pionki tutaj groźne były, to jest ważne. Tym zawsze zdążę, a tutaj muszę w ten sposób zagrać. No i tutaj już nie ma zaawansowanego piona, więc jest y, głowa spokojna, że tak powiem. Skoczek może zagrać, taki szach istnieje tutaj. Y, dobra, to wygląda u niego dobrze, ale muszę teraz pionkiem zasuwać. Ok, yy, chyba Hetman E7. Tak, żeby tu przypilnować. Trzymać go na związaniu. E, dobra, y, więc teraz chyba wracam Hetmanem. Wracam Hetmanem, żeby mieć jakieś opcje tutaj, żeby on się po prostu troszkę, troszkę tutaj bał, że tak powiem. Troszkę centralizuje Hetmana i tego pionka będę doprowadzał. Co? Tu nie mogę. Widełek żadnych przecież nie ma Tutaj, tutaj nic się nie dzieje Bierze G8 to Hetman G8 No to teraz już na pewno na spokoju Bo tutaj jeszcze jakieś szachy są e, Trzy pionki na trzy pionki Więc to jest e, tylko kwestia techniczna Ale trzeba oczywiście uważać, uważać do samego końca Przeciwnikowi została mniej niż minuta, mniej niż minuta. Dzisiaj speedrun, speedrun moi drodzy z dwóch partii złożony, bo widzimy, że te partie są dłuższe, wymagające. Dzisiaj kró troszkę krótsza wersja. Ok. Eee, no to co, myślę, że podciągnę nieco króla, tak tylko patrzę uważnie, żeby się nie nadziać na widły żadne. Tu wieża dać mi szacha nie, nie daje. Dobra, wieża trochę się wysunęła. Dajmy szacha. Jak Hetman będzie daleko od króla, to też będzie spoko. Też koncepcję gry można zmienić. Myślę, że będę zbierał pionki. Zbieram pionki, dlaczego by nie? Teraz muszę ładnie odejść na F8. Aha, siatki matowe. Tutaj, tutaj. Dobra, idę. Idę tędy, żeby może tędy przejść. Przeciwnik poddał. No i spoko, spoko. Mamy zwycięstwo. Dzięki za dzisiejszy odcinek, i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Hej.